co chcesz czynić, czyń prędzej. Te tajemnicze słowa Jezusa skierowane do swojego ucznia są niezrozumiałe dla pozostałych apostołów, ale są jasne dla nas. Jezus, siedząc wraz z uczniami na wspólnej wieczerzy, siedzi obok człowieka, którego wybrał i umiłował, a ten go zdradził. Tym samym pokazuje, że nie broni nikomu dostępu do siebie. Nawet pozwala się zbliżać do siebie i traktuje tak jak pozostałych. Nie ma tajemnic. A mimo wszystko pozostawia wolność wyboru. Nie narzuca, nie nakazuje. Można mieć pretensje, dlaczego nie odwodzi od złych zamiarów. Bo nie decyduje za nas. Sami wybieramy, co uważamy za słuszne. My byśmy pewnie panikowali, złościli się, gdyby dotarło do nas, że bliska nam osoba jest przeciwko nam. Złość mogłaby wywołać różne skutki. Jezus natomiast z ogromnym spokojem i pokojem zwraca się do Judasza. Najpierw w geście podawania mu chleba, potem w słowach, co chcesz czynić, czyń prędzej. Jezus nie nastaje na Judasza, nie podchodzi do niego, by nim spotrząsnąć, by się opamiętał. Szanuje jego wolność do końca. Tylko bezgraniczna miłość do drugiej osoby jest w stanie zaakceptować taki bieg spraw. Miłość do drugiego ponad wszystko. Tylko tak, bo inaczej nie miałoby to w ogóle sensu. Tylko miłość bowiem jest w stanie przezwyciężyć zło tego świata. Tylko miłość potrafi zatamować ten jad, który uśmierca innych ludzi. Ten pokój w Jezusie będzie do końca względem ludzi. Owszem, on będzie odczuwał trwogę przed samą męką, ale nie wobec ludzi. Będzie się wstawiał za każdym, nawet wtedy, gdy życie będzie z niego uchodzić. Kiedy wyjawia dalsze etapy nadchodzących wydarzeń, wypowiada słowa, które wskazują nam dzisiaj kierunek. Dzieci, będziecie mnie szukać. Mówi to z wielką miłością. Nie mówi przyjaciele, koledzy, nie mówi uczniowie, ale dzieci. Mówi to jak ojciec, który wydaje ostatnie dyspozycje swoim synom, którzy mają przejąć rodzinną firmę. Zawsze się znajdzie któreś dziecko, co powie, nie martw się, damy radę, wszystko będzie dobrze. Jest nim Piotr, który pierwszy mówi, życie oddam za ciebie. Jakże wielkie jest jego zdziwienie, kiedy słyszy, że zanim odda życie, to wpierw się odwróci od Jezusa. Wyprze się, odejdzie. Choć dziś pierwszy mówi, że będzie do końca. Owszem, życie odda zgodnie z obietnicą. Ale nie teraz, nie w tym miejscu. Bo to nie jest odpowiednia chwila. Jeszcze będzie musiał się wykazać swoim działaniem i faktycznie stać się liderem. Liderem, który poprowadzi zdecydowanie i pewnie, nie cofając się przed niczym. Wiara w to, że cierpienie Chrystusa ma moc zbawienia, czyli uwolnienia nas od złego, jest wystarczająca, by je przyjąć całym sobą. Jezus uczy nas, że człowiek jest najważniejszy. Jest jednak realistą i wie, że każdy z nas jest słaby, że potrafimy popełniać błędy. Istota jednak jest w nawróceniu i uczeniu się na własnych błędach. Nie jest grzechem ciężkim pomyłka, ale świadome powielanie tych samych popełnionych błędów. Jeszcze jedna rzecz rzuca się w oczy, bo znajduje się w środku dzisiejszej Ewangelii. To, że była noc. Kiedy nie widzimy światła, to albo stoimy w miejscu, aż zrobi się jasno, albo błądzimy. W tym momencie szukanie Jezusa ma sens. Żeby rozproszył mrok, bym widział, jaką drogą mam iść. Bym widział przejrzyście i dokładnie swoje decyzje, które we mnie się rodzą. Noc skrywa wiele lęków. Kto chodzi w światłości, ten niczego się nie boi.